Jak wiemy, anty znaczy zamiast, przeciwnik. Tak więc antychryst przyjdzie w miejsce Jezusa Chrystusa. Kim jest antychryst i jak możemy go rozpoznać? Antychryst to człowiek, który pojawi się pod koniec świata, by zgromadzić wszystkie siły zła, aby w jednym finalnym wysiłku szatana zniszczyć Kościół na zawsze i by dokonać zwycięstwa szatana. Antychryst będzie największym sługą szatana w historii świata. Nie będzie nazywany antychrystem, ponieważ nie miałby wówczas żadnych zwolenników. Nie będzie ubrany na czerwono i nie będzie zionąć siarką. Nie będzie też nosić ze sobą wideł, ani wymachiwać zakończonym strzałką ogonem niczym Mefistofeles. Ta maskarada pomogłaby szatanowi przekonać ludzi o swoim nieistnieniu. Antychryst będzie władcą świeckim i religijnym. Rozpocznie swe rządy jako władca świecki i przywódca polityczny. Dojdzie do władzy poprzez pochlebstwo, elokwencję, gwałt i sensację. Podbije 3 królestwa, które są w linii Imperium Rzymskiego, a następnie podda mu się 7 królestw i w ten sposób uzyska władzę nad światem. Potem, według Pisma Świętego, umieści się w świątyni Bożej, by być adorowanym jak Bóg. Zrobi wszystko, by przedstawić siebie jako Boga. Nastąpi jedna światowa religia. Jego dominującą cechą będzie pycha, podobnie jak u szatana. Jego rządy będą powszechne. Nikt nie będzie mu się opierał politycznie lub militarnie. Jego logika jest prosta. Jeśli nie ma nieba, to nie ma też piekła. Jeśli nie ma piekła, to nie ma też grzechu. Jeśli grzech nie istnieje, to nie ma też sędziego. A jeśli sąd nie istnieje, to zło jest dobre, a dobro złe. Gdy nikt go nie uznaje, tym większą ma moc. Istnieje wiele spekulacji odnośnie osobowości antychrysta. Niektórzy upatrują, że jest nim Władimir Putin, Mahmoud Ahmadinejad czy papież Benedykt XVI. W Stanach Zjednoczonych tytuł antychrysta przypisuje się byłemu prezydentowi Billowi Clintonowi, George'owi Bushowi i Barackowi Obamie. Wielu uważa, że antychrystem może być papież. Otóż nie. Ponieważ antychryst nie rozpocznie swojej kariery w kościele, ale jako polityk bądź żołnierz, zdobywca. Dopiero potem jego kariera rozciągnie się na kościół. Antychryst będzie Żydem, stanie się ważną osobistością, będzie wzrastać w złym, zwiedzie ludzi fałszywymi cudami, srogością, oszołomi ich swą błyskotliwością i wiedzą, co umożliwi mu dostęp do mediów, uniwersytetów, świata polityki. Po zdobyciu 10 królestw uzyska powszechne rządy. Chce zupełnie zdemoralizować mieszkańców naszej planety poprzez intensywną propagandę mediów oraz władz wszystkiego, co sprzeczne z planem Boga, czyli wprowadzić doktrynę lucyferańską, znaleźć Arkę Przymierza i umieścić ją w odbudowanej świątyni Salomona, przeprowadzić tak zwaną operację Niebieski Strumień, Blue Beam Project, w której być może odnajdzie się Arka Przymierza, zniszczyć wszystkie religie światowe w III wojnie światowej, włącznie z judaizmem i chrześcijaństwem, posadzić na tronie niezwykle mocnego króla i zarazem kapłana antychrysta, fałszywego Mesjasza. Antychryst przejmie oficjalnie władzę nad światem, usuwając 3 innych władców, nowy porządek świata NWO, spowodować fałszywe porwanie do nieba fałszywych, ponownie narodzonych chrześcijan lub sług Lucyfera, rozpocząć straszliwe prześladowanie Kościoła w 3,5-rocznym okresie wielkiego ucisku i zniszczyć wszystko to, co będzie mógł, aby wywyższyć sługi zła, aż wreszcie stoczyć walkę z Bogiem na ziemi w tak zwanej bitwie Armagedonu. Rządy antychrysta trwać będą 3,5 roku, a rozpoczną się najprawdopodobniej w Jeruzalem, które to miasto wybierze on jako stolicę swej władzy po to, by przypodobać się Żydom, którzy uznają go za swego długo oczekiwanego Mesjasza. Żydzi odegrają ważną rolę w dojściu antychrysta do władzy, aby zyskać ich poparcie i lojalność. Będzie gloryfikował Jeruzalem. Będzie on przede wszystkim mówił o pokoju, dobrobycie oraz obfitości. Nie jako środkach prowadzących nas do Boga, lecz rozumianych jako cel sam w sobie. Będzie pisał książki o nowej idei Boga, aby mówić ludziom to, co w obliczu ich własnego stylu życia chcieliby usłyszeć. W
wprowadzi wiarę w astrologię, aby obciążyć winą za grzechy nieludzką wolę, a gwiazdy, będzie wynajdywał dowody psychologiczne na to, że nie istnieje wina, tylko wyparta seksualność. Tolerancję zrówna z obojętnością wobec prawa i niesprawiedliwości, wobec błędu i prawdy. Będzie wspierał rozwody pod pretekstem tego, że nowy partner jest niezbędny do życia. Będzie pomnażał miłość do miłości, pomniejszając jednocześnie miłość do osoby. Będzie powoływać się na religię, aby unicestwić religię. Będzie nawet mówić o Chrystusie i nazywać go największym spośród ludzi. Będzie decydował, kto może, a kto nie może pobierać się i rozwodzić. Kto może urodzić dziecko, a kto nie. Będzie kusił chrześcijan tymi samymi trzema pokusami, którymi wystawiał na próbę Chrystusa. Trzecie kuszenie, w którym szatan próbował skłonić Chrystusa, by oddał mu cześć w zamian za wszystkie królestwa świata, stanie się kuszeniem do tego, aby mieć nową religię bez krzyża, liturgię bez przyszłego świata, religię, która zniszczy religię lub politykę, która jest religią. Wśród całej tej jego pozornej miłości do ludzkości i jego gładkiej mowy o wolności i równości ukrywać się będzie jako wielki sekret, którego nikomu on nie zdradzi. Nie będzie on wierzył w Boga, ponieważ jego religią będzie bez ojcostwa Boga. Ustanowi antykościół, który będzie kopią prawdziwego kościoła, ponieważ on sam jest kopią Boga. Antykościół ten będzie posiadał wszystkie cechy Kościoła, ale w zupełnie innej postaci. Będzie on mistycznym ciałem Antychrysta, które z wyglądu bardzo będzie przypominać mistyczne ciało Chrystusa. Jednak ponad tymi wszystkimi opisami, nasz Zbawiciel mówi nam, że szatan będzie tak bardzo podobny do niego i że uszuka nawet samych wybrańców. Antychryst ma jeden zasadniczy cel – ustanowienie go jako Boga nad ziemią. Czy plan ustanowienia Antychrysta powiedzie się szatanowi? Co o tym myślicie? Piszcie w komentarzach.